Przybywszy do Syrakus, zrzucił z siebie rybackie odzienie, a przysposobił sobie strój kawalerski: z ciemnego aksamitu, czapki z piórem i szpady u boku, nie chcąc w Neapolu uchodzić za biednego rybaka, ale ufny w swoje cekiny, od razu wystąpić na wielkim świecie. Jakoż gdy zbliżył się w nowym stroju swoim do właściciela Trabakoli, która właśnie z portu odpływała, po raz pierwszy usłyszał pełno tych grzeczności, którymi ludzie wyższym od siebie często z upodleniem własnym szafują, ale za to sowicie za nie każą sobie płacić. I nasz Anastazjo zapłacił za przewóz do Neapolu dwa razy tyle, ile by jako prosty rybak zapłacił. Serce biło silnie w piersi młodzieńca, gdy przy wschodzie słońca ujrzał wspaniały widok morza, gdy przed oczyma jego jakby spod fal morskich wydobywały się po kolei wyspy Capri, Ischia, Procida. Gdy wreszcie rozwinął się pyszny widok na Apolu i statek zawinął do portu pełnego statków, okrętów, ludzi i życia. Nie mógł się dosyć napatrzyć, nacieszyć wszystkiemu i pełnymi piersiami chłoną w siebie to wszystko, co mu ciekawość i żądza rozkoszy nastręczały. Już była sumka jego, o jedną trzecią się zmniejszyła i po raz pierwszy przekonał się o jej szczupłości. Poznał, że złoto na świecie kluczem do wszystkiego i posądził o dziwactwo zmarłego opiekuna, który sztukę robienia złota nieszczęściem nazwał i zamiast jego samego ją obdarzyć, z mu tylko wyznaczył cekinów. Pierwszy raz w życiu puścił młodzian wodzę podobnym myślom, gdy nagle... Jak wryty stanął przed dwoma osobami. Jedna z nich starzec czarno ubrany, z zarzuconym szkarłatnym płaszczem, z posiwiałym włosem, miał w rysach swych dumę, wejrzenie niemiłe i przenikliwe. Coś podobnego w oku do Franciszka Nering. Anastazjo nie byłby tak uderzony tym widokiem, gdyby nie ujrzał damy obok starca. Tak pięknej, tak uroczej, tak jak żadnej dotąd nie widział. Była to dziewczyna osiemnastoletnia. Na ciemnych puklach włosu zawizł kapelusik z piórami, bieluteńką szyję osłaniał wysoki kołnierz, spod którego zwieszał się łańcuch złoty z medalionem na piersi. Krój sukni hiszpański, jak wówczas moda wymagała. Anastazjo na ten widok jakby wzrok utracił. Zdawało mu się, że spojrzał w słońce i promień jego wnikł mu głęboko w serce. Nie wiedząc, co robi, porwał za bilet. I nisko ukłonił się obojgu. Stary z lekka i z dziwieniem się odkłonił. Dziewica spłonęła i z pewną obawą i miłym wdziękiem mu podziękowała. Młodzieniec oniemiał. Po chwili namysłu postanowił dowiedzieć się, gdzie ona mieszka, kto jej towarzysz. Nieznajomych tłum ludzi zakrył, raz po raz jeszcze pokazało się pióro damy, aż na zakręcie z oczu mu znikło. Anastazjo biegł szybkim krokiem, ale na próżno. Młodzian czternaście dni bawił w Neapolu. Cały czas prawie przepędzał na miejscu, gdzie ujrzał dziewicę, która coś niewygasłego w nim pozostawiła. Spodziewał się przynajmniej raz jeden jeszcze ją ujrzeć. Na próżno. Przebiegał ulicę, przystań, placę. Każde piórko na okrągłym kapelusiku wabiło go, ale wszystko na próżno. Nie mógł ujrzeć swej pięknej. Sprzykrzył mu się wreszcie Neapol. Doktor, będąc w dobrym humorze, zawsze mu powiadał, że Rzymianki są najpiękniejsze. Któż mógł być w Neapolu, jeśli nie najpiękniejsza z pięknych Rzymianek? Na zajutrz już szedł drogą do odwiecznego miasta. Doktor Nering wychowańcom swym najwięcej opowiadał o Rzymie, gdzie długo bawił. Anastazjo dlatego znajdował się tutaj jak na rodzinnej ziemi. Oglądał wszystkie osobliwości starego i nowego Rzymu. Najbardziej Atoli był ciekawy, czy obaczy swą piękną nieznajomą. Na próżno. Z boleścią nikła jego nadzieja, ale obraz tak pięknej dziewicy nie zbladł w jego oczach. Szczególniejsza jednak okoliczność na chwilę usunęła ją z jego pamięci. Inna osoba, Zajęła na chwilę całą myśl jego. Nie była to jedna z tych dawnych rosłych rzymianek, co połyskują lśniącym włosem, pełną zadziwiają piersią, ale była to maleńka, łysa, koślawa figurka, w której byś na próżno szukał potomka dawnych Scypionów, horacjuszów i kuracjuszów. Był to jednym słowem gospodarz oberży, w której od trzech tygodni bawił nasz młodzian. Stało się to w następujący sposób. Skoro tylko przybył Anastazjo do Rzymu, pytał się o najlepszą lokandę. Wskazano mu ją u Mikołaja Pescatini z tym jednak ostrzeżeniem, że nadzwyczaj droga. Lecz to dla młodego było raczej ponętą aniżeli postrachem. Co drogie, to i dobre, mówił sobie. Za taką też poczytywano lokandę pod rybą. Mnóstwo młodych Rzymian, co mieli pieniądze do tracenia, bawiło co dzień u niego. Anastazjo tyle tam znajomości pozawierał, tyle tam w paszczy ryby i znalazł przyjaciół, że czuł wdzięczność dla człowieka, który mu tę lokandę pokazał. Anastazjo, często proszony na zabawy w dalekie lub bliskie okolice, czuł się obowiązanym do wywiązania się przyjaciołom za pamięć i zaprosił ich na ucztę, którą senior jak najlepiej urządził. Nazajutrz zaledwie Anastazjo złoża powstał już gospodarz wśród grzeczności i ukłonów, wśliznął się do jego komnaty i przepraszał, że tak rano go przebudza. Rzekł Szanowny senior przebaczy, że przychodzę tu z małym interesikiem. Od dawnych czasów jest zwyczaj pod rybą podawać rachuneczek zwyczajnym gościom co dni osiem, z wyższych zaś stanów co cztery tygodnie. Owoż dziś to samo i dlatego osobiście przychodzę przeprosić za ten zwyczaj uświęcony. Anastazjo wybawił go z kłopotu i prosił o podanie rachunku bez żadnych skrupułów. Po śniadaniu rzucił młodzian okiem na rachunek. Wynosił on okrągłą sumkę pięćdziesięciu zakinów. Anastazjo przeraził się i przypomniał sobie, że to właśnie połowa pieniędzy ze spuścizny po doktorze. Wprawdzie podróż do Syrakus i Neapolu także kosztowała. Atoli sądził, że mu pieniądze wystarczą. Zagląda do woreczka, aż tu tylko czterdzieści dziewięć cekinów. Tego się nigdy nie spodziewał. Zdawało mu się, że się przerachował. Liczy i liczy, ale przy czterdziestu dziewięciu pozostało cekinach. Zbladł jak trup, w oczach zaćmiło mu się. Złoto, stół, izba, wszystko tańczyło przed nim. Głośno westchnął i rzucił się na krzesło z płaczem. Kiedy cokolwiek przyszedł do siebie, zaczął myśleć, co tu począć. Rzym opuścić ani na chwilę nie ulegało wątpliwości. Ale czy z cekinami, czy bez nich, to pytanie. Nie przemówiła w nim jaźń lepsza. Raczej żebrak aniżeli oszust. Ale co począć bez pieniędzy, w drodze, między obcymi? O, doktorze, doktorze zawołał. Bardzo się omylił. Złoto wówczas jest nieszczęściem, kiedy go za mało posiadamy. Bądź jak bądź error in calcul oczywisty a trudno było naprawić z Franciszkiem Nering, kiedy już umarł i zabrał tajemnicę ze sobą do grobu. Tymczasem, wśród westchnień, myślał Anastazio nad planem i wymyślił. Postanowił 49 cekinów zapłacić gospodarzowi, a za jego pomocą sprzedać niektóre drobiazgi i zresztą ruszyć do Palermo, do Starego Opata, uczyć się matematyki i potem uczyć drugich. Pierwszym pytaniem było: co mu jest potrzebne? Matematyczne instrumenta? Niepodobna. Te były potrzebne do nauki. Suknie? Stare darował. Nowych nie można się pozbyć. Odkryłem, zawołał uradowany. Oto szachy. Bez nich obejdę się. Ozdoby mają u ludzi wartość. Znajdę miłośnika, co da za nie pięć lub sześć zekinów. Rozstając się z pamiątką po doktorze, raz jeszcze postanowił obejrzeć szachy i dobył je z futerału. Wtem widzi papier, którym brzeg szachownicy był obwinięty jakby dla ochrony. Lecz za bliższym przypatrzeniem przekonał się, że na nim doktor pokreślił kilkanaście szachownic z zaznaczonymi stanowiskami gry. Nareszcie wyczytał nieczytelnie napisane zdanie ręką doktora, a brzmiało to dosłownie sposób niezawodny wygrania każdej partii w szachy. Przypomniał sobie Anastazio, że często grywał z doktorem, a żadnej partii nie wygrał, acz nie miał ochoty w tej chwili do gry w szachy. Jednak obudziła się w nim ciekawość. Patrzał na rozmaite ciągi, ręką doktora zakreślone, które tak grę sprowadzały na jeden szczęśliwy tor, że zanim przeciwnik się spostrzegł, już był w matni. Gra była rozmaicie zakreślona na szachownicy, a chociaż zachodziła między nią różnica, trzy lub cztery zaznaczone metody zapewniały zwycięstwo wtajemniczonemu. Tajemnica tak dalece zajęła naszego młodziana, że nad nią nie wiedząc parę godzin przepędził. Nareszcie przypomniało mu się, że czas zaspokoić gospodarza. Wziął przeto woreczek z westchnieniem, szachownicę pod ramię i zszedł szybko do gospodarza. Nieprzyjemną mu tam była obecność dawnych swych znajomych, bo nie mógł pomówić z gospodarzem o sprzedaży szachów, dlatego licząc pieniądze zawołał z udanym zdziwieniem. Do licha zapomniałem jednego cekina. Przyniosę go później. A teraz wam pokażę śliczne szachy. Czy kto z panów ma ochotę pograć ze mną partyjkę? W szachy? dodał syniol Pescatini. I owszem służę? Aby się szanowny kawaler nie trudził przyniesieniem cekina, pogramy o niego. Potrudzi się on podwójnie, rzekł jeden z obecnych. Panie Pescatini, pan jesteś wybornym graczem w szachy. Anastazjo pomyślał sobie: Jeden lub dwa cechiny to wszystko jedno. Niech i tak będzie. Grę rozpoczęli. Anastazjo pierwszy pociągnął pod podług metody doktora. Stracił kilka chłopków. Wkrótce nadszedł ciąg stanowczy. Przeciwnik wpadł w matnie i przegrał partię. perbaccio! zawołał gospodarz bijąc się po łysinie, gdy obecni się śmiali. Tak łatwo mnie złapać. Ale dalej, podwajam stawkę i, senior, zaczynasz grę. Anastazio z uwagą posuwa. Gra ciągnie się cokolwiek dłużej, z obu stron żwawość się powiększa, bito z tej i z tamtej strony, aż wreszcie Anastazio zawołał: Szach królowi! Mat, jesteście mat, senior Pescatini, zawołało kilka głosów. Czym zgłupiał, czym się upił, rzekł peste w śmiesznej ściekłości gospodarz. Gram o sześć stawek, kawalerze. Dobrze odrzekł Anastazjo, coraz bardziej nabierając wiary do obrachunku doktora. Na nowo rozpoczęła się walka. Z wielką ostrożnością posuwano, z uwagą natężoną kilka chwil zatrzymywano się i długo gra była wątpliwą, bo Pescatini był nie lada gracz w szachy. Lecz Anastazjo poświęciwszy kilka figur zadał cios śmiertelny i zawołał: szach królowi i królowej! Jeszcze parę razy pociągniono i już peskatini na nowo był zamatowany. Ależ to przechodzi wszelkie wyobrażenie, zawołał gospodarz, bijąc z wściekłością w stół. Senior pozwoli zagrać o resztę tych dwudziestu czterech cekinów? Dlaczego nie? I owszem, odrzekł Anastazja śmiało. Gospodarz posunął złoto na środek stołu i gra się rozpoczęła. Trwała dłużej aniżeli poprzedzające. Katini wystrzegał się widocznie dawniejszych kombinacji, ale nie przeszło kilka minut, kiedy go Anastazjo znowu zamatował. Obecni śmieli się serdecznie. Gospodarz milcząc przechodził się po sali. Inny z obecnych siadł do gry. Anastazjo zawsze wygrywał, a wróciwszy do siebie policzył zysk. Było dziewięćdziesiąt cekinów w woreczku. Nie mógł oka zmrużyć tej nocy. Wydobył się z biedy. Upojony rozkoszą siadł znowu do obliczeń doktora i tak się przejął jego metodą, że śmiało z każdym mógł się puścić w zawody. Tak dumającego zastał gospodarz, który wszedł do jego pokoju, mając w twarzy coś tajemniczego i ciekawego. Szanowny senior, odezwał się on. Przebaczy, że przychodzę do niego z ważną rzeczą. Tyczy się ona nas obu i zapowiada nam obustronne korzyści. — Niech mi wolno naprzód zapytać, czy senior jest podróżującym mistrzem sztuki królewskiej? — Wyznał, że pana nie rozumiem — odrzekł Anastazjo. — Czy być może w rzeczy samej? Senior mnie nie rozumiesz, a to niepodobna. — Viva, senior Anastazjo! Jesteś podróżującym mistrzem i żartujesz ze mnie. Biedaka! — Nie rozumiem cię, panie gospodarzu. Gadasz do mnie po żydowsku albo po grecku. Senior miłośnikiem tej sztuki, czy podobna taka biegłość? Jesteś, Senior, dzieckiem szczęścia i ja przy nim, jeśli usłuchasz mojej rady. W tych czasach nic nie prowadzi wcześniej do sławy i bogactw jak sztuka królewska szachów. Cóż jest śpiew i inna muzyka w porównaniu z szachami, w które grają książęta i pany, ubiegając się o sławę mistrza w tej sztuce? Cesarz Karol V, Don Juan d'Asturia, sama nawet świątobliwość, dziś tam panujący Paweł III, lubią tę grę, podziwiają i przyjmują podróżujących mistrzów tej sztuki z wielkim wyróżnieniem. Czy tak jest w rzeczy samej? pytał Anastazjo zdziwiony. Dotąd grałem w szachy tylko dla rozrywki. A jednak doprowadziłeś do takiego mistrzostwa? zawołał gospodarz. Wyśmienity gracz w szachy jest dzisiaj więcej cenionym mistrzem aniżeli wirtuozy i artyści. Cały świat chce ich poznać, ich widzieć. Książęta powołują ich na swoje dwory, grają z nimi, a uważają się za szczęśliwych, kiedy ich mistrzowie ogrywają. Dlatego słuchaj, senior, mojej rady. Jutro ogłoszę w Rzymie, że w moim szczęśliwym domu znajduje się sławny i powszechnie znany podróżujący mistrz królewskiej gry w szachy. Powszechnie znany? Przerwał Anastazio. Mnie nikt nie zna. Nic to nie szkodzi. Co nie jest, to będzie, odparł gospodarz. A więc powszechnie znany mi z szachów nazwiskiem, ale jak się senior nazywasz? Anastazjo. Nie przypominam sobie ojcowskiego miana. Byłem dzieckiem, kiedy go utraciłem. Zdaje mi się, że się nazywał Bowi albo Bui. Oba nazwiska brzmią źle i dwuznacznie, odrzekł gospodarz. Ale możemy je zanglizować. Na przykład Boi. Anastazja o Prześlicznie się wymawia. Owóż jesteś pan znany angielski mistrz. Nic nie rozumiem po angielsku, odpowiedział Anastazjo. Cóż to szkodzi? Zostałeś pan porwany na przykład przez morskich rozbójników, zapomniałeś ojczystej mowy, a natomiast jako niewolnik nauczyłeś się po włosku. To wyśmienicie. Zaleci się ten wypadek u dam, bo one lubią osobliwe przygody. Starać się musisz mówić łamanym językiem, co jeszcze lepiej się uda. Ja zaś rozrzucę wieść po mieście, że zawdzięczasz pan ocalenie życia córce Deja, która chciała z panem uciekać, ale schwytana na rusztowaniu życie skończyła. Nie mogę jednak przekonać się, na co się to przyda. Oto napełnisz worek pieniędzmi. Ogłosimy naprzód, że nie z każdym partię, ale nie taniej jak po dziesięć cekinów. A kto grze będzie się chciał przypatrywać, zapłaci pół cekina. Jest to bagatela. Te półce kina zapewnie senior dla mnie przeznaczysz, a ja wzajem za jego łaskawość utrzymywać go będę na własny koszt w moim hotelu. Przystaję na to, rzekł młodzieniec z uśmiechem, ale wątpię by kto płacił za przypatrywanie się. Nie bój się, senior, to do mnie należy. Wszędzie znajdziesz głupców, których świeżbią pieniądze i dotąd się niepokoją, dopóki groszczują w kieszeni. Długi czas jeszcze uczył gospodarz młodziana, jak ma postępować. A nazajutrz ogłosił w całym Rzymie, że znany powszechnie przez książąt i panów uwielbiany mistrz sztuki królewskiej w szachy, ser Anastasio Boy z Anglii, przybył do Rzymu i mieszka pod rybą, na piatca na I chętnie gra z każdym, lecz nie niżej jak po dziesięć cekinów za partię. Uproszony przez wielu przyjaciół swych, Hiszpanów, Niemców, Francuzów i Anglików będących przypadkiem w Rzymie pozwala grze swej przypatrywać się za opłaceniem półce kina na cele dobroczynne. Grzeczność, którą uwzględni zapewnie publiczność. Wrażenie ogromne uczyniła ta wiadomość na Rzymianach, większe aniżeli się mógł spodziewać nasz młodzian. Wszyscy chcieli poznać sławnego Anglika. Rzymscy pryncipes, contes, prałaci. Wypraszali sobie Anastazego z domu do domu, aby jeno pograć z nim partię szachów. Strumieniami lały się cekiny do kieszeni Anastazego. Przed wszystkimi ubiegały się damy, aby widzieć ulubieńca swojej dejówny, a te, które go zobaczyły, nie mogły się nachwalić rysów jego szlachetnych, płomiennych spojrzeń, ślicznych włosów, pięknych rąk, a nawet dziwnego dialektu, bo mówił rybackim narzeczem z okolic Syrakus. Młodzien nie gniewał się dotąd na doktora Neringa, że mu nie powierzył tajemnicy robienia złota. Niemniej gospodarz był ucieszony, bo jak ryba rybą, nie spływały do jej paszczy takie strumienie złota, co teraz. Nie tylko półce kiny napełniały jego kieszenie, ale wspaniały Anastazy rozrzucał pieniądze z tą łatwością, z jaką je zarabiał. Nadto mnóstwo bogatych Rzymian zalegało komnaty w jego hotelu i sypało pieniędzmi, które spływały w paszcze hotelowej ryby. Aczkolwiek Anastazy starał się o jak najlekkomyślniejsze wydawanie pieniędzy, jednak zawsze żył w dostatkach. Mnóstwo otrzymał także podarunków. Sam papież obdarzył go kosztownościami, bo grał na dworze jego świątopliwości z najbieglejszymi graczami dworu i sprawił jemu tym sposobem widok najprzyjemniejszy. Prawie co wieczór odbywały się na wielkiej sali pod rybą walki szachowe, a zawsze z uroczystością – bo Pescatini mawiał, że szarlataneria należy do rzemiosła. Stąd poustawiano trybuny, na których stali widzowie i utworzyli w środku pewien rodzaj areny, na której odbywała się walka przy maleńkim stoliku. Chwilę przypatrywał się niedbale Anastazjo przybywającym, potem zbliżał się do stolika i w przekręconym na rzeczu wykładał zasady gry w szachy. Opowiadał, że królewska gra w szachy wnaleziona została w Chinach na 200 lat przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. Że stamtąd przeszła do Indyj, potem do Persji, do Arabów, a na koniec po wojnach krzyżowych do Europy. Że w mowie sanskryckiej nazywa się skotransz, po pesku szach, po europejsku eczes, czes, skaczo, szak, szachy i Bóg wie jak. Uczoność głęboka, której nabył od jakiegoś księdza za dziesięć cekinów. Panów to bardzo zbudowało, damy się rozpływały i wszyscy uważali, że wiadomości prawie za darmo nabyli. Pewnego wieczoru otoczony widzami, Anastazjo walcząc z najbieglejszym mistrzem z Florencji, który po to jedynie przybył do Rzymu, aby pograć z Wysławianym Młodzieńcem, pojrzał po kole dam, które pierwszy rząd obok niego zasiadały i co zobaczył? Piękną nieznajomą w Neapolu, przy boku starego pana, tak samo jak przy pierwszym spotkaniu. Zaledwie tylko mógł zebrać przytomność, aby grę jako taką utrzymać. Jego pomieszanie jeszcze więcej się wzmogło, kiedy spostrzegł, że oczy pięknej spoczęły na nim nieporuszone. Długo walka była wątpliwą. Florentczyk okrył się. Anastazjo pociągnął i zamatował przeciwnika. Wtem starzec szepnął coś do pięknej dziewicy. Wyszli natychmiast ze sali, ale nieznajoma raz jeszcze na progu obróciła swe oczy na młodzieńca. Nie, niepodobna po raz drugi stracić ją z oczu, rzekł do siebie Anastazjo. Powstał nagle od stolika, a wymawiając się słabością, szybko wybiegł za nimi. Nieznajomi już byli dom opuścili, ale na zapytanie wskazali mu stojący na ulicy drogę. Kędy poszli? Z szybkością wiatru biegł za nimi. Postanowił dowiedzieć się o ich mieszkaniu, nazwisku. Tak stanął na wniściu do Corso. Tu ujrzał nieznajomych, jak skierowali swe kroki w bałą ulicę. Biegł za nimi. w ten nagle potężne dłonie pochwyciły go za kark. Stój, albo zginiesz! rzekł do niego jakiś głos po cichu. Gdy tymczasem drugi człowiek obierał go z pieniędzy. Anastazją młody, silny, odważny bronił się gwałtownie. Już wyrywał się z rąk przeciwnika, kiedy na wołanie o pomoc otrzymał dwa razy sztyletem i padł bez zmysłów na ziemię. Przyszedłszy znowu do siebie, ujrzał się na swoim pomieszkaniu pod rybą. I signor Pescatini ronił łzy radości na widok gościa ukochanego, że wracał do przytomności i zapewniał mu dalsze korzyści. Po zbadaniu ran okazało się, że nie były śmiertelne, ale jednak tak głębokie, że parę tygodni przykują go do łoża. Cały miesiąc upłynął, zanim powstał o własnych siłach. Trudno było odkryć i zbójców, i piękną nieznajomą, mimo pracy, jaką sobie zadawał Pescatini. Tyle tylko dowiedział się, że była córką pewnego weneckiego nobile i z wujem podróżowała po Neapolu, a teraz Rzym opuściła, udając się przez Mediolan do Wenecji. O nazwisko. Trudno było się dowiedzieć. Jak tylko Anastazjo wyzdrowiał, pierwszą myślą jego był wyjazd z Rzymu. Częścią razy sztyletowe szał jego do gry w szachy wzmogły, częścią też nadzieja zajęła całą duszę jego ujrzenia ślicznego anioła w Mediolanie lub Wenecji. Właściciel hotelu starał się ile mógł odwieźć go od tego zamiaru. Płakał, jęczał, nie mogąc go jednak zatrzymać. Pocieszył się wreszcie tym sposobem, że podał młodzieńcowi ogromny rachunek, bo Lubo mu przyrzekł układem wolny od wszelkich kosztów życie na czas zdrowia, lecz nie na przypadek choroby. Anastazjo zdrygnął ramionami i zapłacił, a Lubo poskubany, z lekkim przecie sercem udał się w podróż do Lombardii.